Dobry wieczór, Jolanta Pawlak. Witam w programie Ekonomia Raport, w którym dziś postawimy pytanie, a w zasadzie postawi je mój gość, który już czeka w studiu za sprawą swojej publikacji, a brzmi ono, czy globalne, światowe starcie w obszarze elektromobilności może zagrażać naszej części Europy? Jeśli tak, to dlaczego i jakie mogą być tego konsekwencje? Proszę zobaczyć, co przygotowaliśmy. Amerykańska ustawa o wprowadzeniu dotacji na rywalizację z Chinami. Jedna z największych zmian dotyczy sektora elektromobilności. Duże interesy Europy w sektorze spalinowym w Chinach. Wiele koncernów niemieckich boi się pójść w szranki w potencjalnej wojnie handlowej z Pekinem. Doktor Konrad Popławski z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dobry wieczór, panie doktorze. Dobry wieczór państwu. Przyjęta w zeszłym roku ustawa w Stanach Zjednoczonych, to jest ustawa o ograniczaniu inflacji, przewiduje dotacje, duże dotacje dla lokalnego przemysłu w Stanach Zjednoczonych, zachęca do przenoszenia produkcji do Stanów Zjednoczonych właśnie i niesie ze sobą, jak pan pisze, zmianę myślenia USA o rywalizacji ekonomicznej z Chinami. Dlaczego w ogóle ta ustawa miałaby być przełomowa? No jest to fundamentalna zmiana w myśleniu amerykańskim o rywalizacji globalnej z Chinami. Wbrew trochę swojej opatrznej nazwie, nie jest to ustawa o ograniczeniu inflacji, ale głównie ustawa o wprowadzeniu dotacji na rywalizację i konkurencję z Chinami. I jedna z największych zmian dotyczy sektora elektromobilności, gdzie Amerykanie postanowili wprowadzić bardzo wysokie subsydia w zamian za spełnienie dwóch warunków. 7,5 tysiąca dolarów na samochód można otrzymać w przypadku zakupu samochodu złożonego w Ameryce Północnej, a więc w Stanach Zjednoczonych albo w którymś któregoś z ich najbliższych partnerów handlowych, Kanadzie albo Meksyku. Natomiast kolejne 7,5 tysiąca dolarów można otrzymać za zakup samochodu, który nie zawiera w sobie chińskich komponentów albo z innych państw nie będących partnerami handlowymi Stanów Zjednoczonych. Więc jest to bardzo duża zmiana, ponieważ oznacza to, że Amerykanie nie będą się cofali przed subsydiami, co do tej pory robili głównie Chińczycy, przed tym, żeby wypychać je nie tylko z amerykańskiego rynku, ale także z łańcuchów wartości zachodnich, a więc również europejskich koncernów. To zanim zapytam, jaka jest reakcja Europy na ten amerykański protekcjonizm, to jeszcze o Chiny chcę zapytać. Jest reakcja Pekinu? No Pekin tak naprawdę w pewien sposób wywołał te problemy, ponieważ Pekin tak naprawdę pierwszy, można powiedzieć, zorientował się, jak lukratywnym i łakomym kąskiem jest sektor elektromobilności. I już w 2016 roku zrobił taki specjalny program Made in China 2025, w którym zadeklarował swoje ambicje zdobycia dominacji w wielu istotnych sektorach, w tym w elektromobilności. Wprowadził bardzo sowite dotacje, wprowadził bardzo, bardzo duże zachęty, także dotacje na poziomie lokalnym. Pierwszy masowo wszedł w ten sektor, dofinansowując swoich producentów i dzisiaj jest na bardzo silnej pozycji, ponieważ zdominował już jedną z najważniejszych komponentów, czyli produkcję baterii elektrycznych, ale także w pozostałych komponentach chińskie firmy są bardzo mocne, posiadając od 50% do 80% udziałów w rynku. Czyli to, co pan mówi, 2015 rok, powstała w Chinach ta strategia, tak. Made in China 2025, która de facto, Pekin de facto przyznaje się, czy też pozbawia się świadomie ambicji w tym obszarze aut spalinowych i w odpowiednim momencie zaczyna inwestować w elektromobilność. Tak, ucieka do przodu. Stwierdził, że w sektorze spalinowym udało się osiągnąć tylko bardzo umiarkowane sukcesy. Dominacja państw zachodnich była zbyt wielka, więc podjął ucieczkę do przodu. Wszedł w nowy sektor, w którym nikt jeszcze nie miał takiego doświadczenia. Zainwestował na masową skalę, zbudował rynek. Dzisiaj przypomnijmy, że 7 już na 10 samochodów elektrycznych sprzedawanych na świecie jest sprzedawanych w Chinach, więc mamy już też efekty skali. I w związku z tym koncerny zachodnie, jak chcą zaistnieć w świecie elektromobilności, muszą mieć fabryki w Chinach, muszą produkować tam swoje komponenty i muszą tam uczyć się doświadczeń, bo tam jest teraz centrum
motoryzacji, jeśli chodzi o elektromobilność. Czyli w elektromobilności idzie im całkiem inaczej niż w tym obszarze aut spalinowych. Tak, tak. Nauczyli się ze swoich błędów. W sektorze spalinowym nauczyli się tych podstaw, tak, jak robić samochody, jak robić te podstawowe komponenty. No ale stwierdzili bardzo szybko, że potrzebują przewagi rynkowej, potrzebują być pierwsi. I pierwsi mogą być dopiero w tej technologii elektromobilnej. I to właśnie tam zdobyli tą nominację, zwłaszcza, że mieli ku temu pewne aktywa, bardzo dobry przemysł elektroniczny, tak? Co jest bardzo ważną kompetencją przy produkcji baterii do samochodów elektrycznych. No i teraz Stany Zjednoczone mówią stop, mają ustawę o ograniczaniu inflacji. To mówiliśmy, która przewiduje dotacje, no duże dotacje dla lokalnego biznesu. I jak reaguje na ten amerykański protekcjonizm Europa? Może nie w całej swojej masie, ale może ci główni gracze, Niemcy i Francja. No niestety Europa w pierwszej takiej reakcji reaguje sporami, tak? Ponieważ zamiast zaproponować jakiś analogiczny program, no w zasadzie Amerykanie nie trzeba wyważać otwartych drzwi. Amerykanie zaproponowali pewne rozwiązania. Najsilniejszym atutem tego programu jest prostota i to, że rzeczywiście wszystkie przedsiębiorstwa mogą z tego skorzystać bez jakichś wielkich biurokratycznych obostrzeń. To Europa dzieli się. Francja i Niemcy w pierwszym rzędzie zaproponowały, rozluźnijmy zasady jednolitego rynku. Niech każdy kraj dofinansowuje swój przemysł według własnych zasobów. Co jest zupełnie niekorzystne dla państw biedniejszych, które nie mają aż tak głębokich kieszeni i które nie są zainteresowane, żeby w imię rywalizacji z Chinami czy ze Stanami Zjednoczonymi zepsuć jednolity rynek, który jest tak dużą siłą Unii Europejskiej, który był nią do tej pory. A czy będzie jakaś reakcja? No tak naprawdę Komisja Europejska zaproponowała pewne rozwiązania, ale one są niedostatecznie ambitne. Są tam przewidziane pewne środki na innowacyjność. Ale znowuż może na tym zaciążyć taki biurokratyczny miecz Demoklesa, ponieważ możliwe, że znowu otrzymanie tych środków będzie bardzo trudne, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw. Trafią one do najsilniejszych, a ci najsilniejsi znowu zamiast zainwestować w innowacyjność, to będą próbowali na siłę utrzymać swoją pozycję rynkową. Zwłaszcza, że problem Europy jest to, że ma swoich zakładników. Europa ma bardzo duże interesy w sektorze spalinowym w Chinach. W elektromobilnym nie rozwija się tak szybko, ale w spalinowym te interesy są całkiem pokaźne. No i tutaj wiele koncernów, szczególnie niemieckich, boi się pójść w jakieś szranki w wojnie handlowej z Chinami, gdyż ryzykują retorsje, bardzo poważne retorsje. To ja rozumiem, że stanowisko Niemiec mamy, to jest jasne, powiedzieliśmy, jakie jest stanowisko niemieckie, że są tutaj interesy, no i to będzie trudno o jakiś kompromis. Jak reaguje nasza część Europy? Z naszej części Europy ten głos jeszcze jest niewystarczająco słyszalny, w mojej opinii. Wiele krajów sprzeciwiało się właśnie tej zasadzie, tej propozycji rozluźnienia jednolitego rynku. Natomiast brakuje jeszcze takiej pozytywnej agendy. Jakie wsparcie my w zakresie polityki przemysłowej oczekujemy, zwłaszcza, że ta ekspansja chińskich koncernów zablokowana na rynku amerykańskim, a przynajmniej poważnie utrudniona, no, zostanie skierowana na rynek europejski, no, drugi tak duży i lukratywny rynek. I może się bardzo szybko okazać, że samochody jeżdżące po ulicach europejskich miast, europejskich stolic, być może z tymi samymi markami, nadal to będą Mercedesy, Audi, a być może Volkswageny, a być może Renault, ale będą zbudowane nie z komponentów z fabryk środkowoeuropejskich, jak to było dotychczas, ale z komponentów chińskich, a wręcz będą to samochody zupełnie złożone w Chinach. Mamy ku temu już symptomy, bardzo gwałtownie rośnie eksport samochodów z Chin do Unii Europejskiej, cła są bardzo niskie. Trzykrotnie niższe niż amerykańskie na towary chińskie. I te pewne tendencje niekorzystne już się rozpoczęły i one bardzo gwałtownie przyspieszają. Według niektórych analiz do 2025 roku Unia Europejska po raz pierwszy bodajże w swojej historii może zostać importerem netto samochodów na rynek w stosunku do Chin, co jest bardzo groźną tendencją, a na pewno zupełnie niekorzystną dla Europy Środkowej, która była do tej pory kluczowym dostawcą komponentów dla zachodnich marek
motoryzacyjny. 2025 rok brzmi jak ta Made in China 2025, czyli ta strategia chińska, która no de facto oznaczała zejście z tych ambicji w tym obszarze aut spalinowych. To się tak zbiega, nie wiem czy przypadkiem. Jaką tendencję pan widzi na horyzoncie dla producentów w Europie Środkowo-Wschodniej? No właśnie przed nami stoi bardzo duży wybór, tak? Czy zdołamy tak naprawdę wpłynąć na głos Unii i przemóc też, to jest stanowisko największych koncernów, w którym wszystko jedno, skąd będą pochodziły komponentów, i zaproponować pewne rozwiązania albo protekcjonistyczne stricte, albo na dostosowania dla środkowoeuropejskich małych i średnich przedsiębiorstw, żeby one miały czas i pieniądze i środki na przestawienie się na produkcję dla elektromobilności, bo w tym momencie Chińczycy mają dużą przewagę konkurencyjną, zbudowali rynek, zainwestowali wcześniej, otrzymują bardzo duże dotacje, a w dodatku Unia oferuje bardzo niskie cła, dużo niższe niż na rynku, niż są one na rynku amerykańskim. Dlaczego tak jest? Wynika to prawdopodobnie z pewnych zaszłości historycznych. Unia przez wiele lat wierzyła, że jej konkurencyjność nigdy w stosunku do Chin będzie zawsze przewyższająca, że my zawsze będziemy mieli technologicznie o dwa kroki do przodu. W związku z tym stosowaliśmy taki model asymetrycznej otwartości, tak? Udostępnialiśmy swój rynek, a pozwalaliśmy Chińczykom na stosowanie dodatkowych restrykcji. Duże koncerny potrafiły sobie z tym poradzić, ich przewaga technologiczna była aż tak duża, że to się opłacało. No jednak sytuacja się zmienia. Okazuje się, że w sektorze elektromobilności tej przewagi nie mamy. No i czas się zastanowić, czy ten model zapoczątkowany w przeszłości, czy on nadal jest adekwatny, czy nie powinniśmy trochę bardziej zacząć, bardziej rozsądnie patrzeć na te tendencje, które są dla nas dosyć niekorzystne. No i czy Komisja Europejska się zastanawia, czy to jest ważny punkt na agendzie Komisji Europejskiej, czy może mniej ważny? No różnie z tym jest. Z jednej strony słyszymy takie dość zdecydowane głosy ze strony przewodniczącej Ursuli von der Leyen, która deklaruje, że tutaj czas zerwać tą taką spolegliwą polityką wobec Chin. Że więc ale my słyszymy to już od dłuższego czasu, tak, prawda? Ale z drugiej strony mamy wizytę prezydenta Macrona, gdzie on tutaj witany z wszelkimi honorami, no roztacza wizję Unii, która będzie się dystansować od Stanów Zjednoczonych, a z Chinami nawet czasami szła pod rękę. No i w zasadzie ten dwugłos płynący z Europy jest tak naprawdę jest zupełnie na korzyść Pekinu, tak? On właśnie chce, żeby Unia była taka niezdecydowana, powolna, a w międzyczasie Chińczycy będą mogli ekspandować na tym rynku europejskim i w którymś momencie obudzimy się, gdy ta nasza przewaga zostanie zupełnie zmarginalizowana. W kontekście tego, o czym mówimy, panie doktorze, jak mamy odczytywać, w kontekście tej naszej dyskusji dzisiaj, jak mamy odczytywać ten unijny zakaz rejestracji nowych aut spalinowych po 2035? No jest to jednak przejaw takiego starego myślenia, czyli rozwijania innowacyjności poprzez nowe restrykcje. Natomiast brakuje tutaj zdecydowanie marchewki, brakuje nowych, pozytywnych, odbiurokratyzowanych programów, które mogłyby pobudzać zwłaszcza sektor małych i średnich przedsiębiorstw, żeby one szły w kierunku innowacyjności. A niestety mamy dużo obietnic, że te przedsiębiorstwa będą chronione, że będzie dla nich wsparcie, ale w wymiarze praktycznym to wsparcie jest często niedostateczne, jest obciążone bardzo dużymi barierami, środki są trudno dostępne i zazwyczaj, no, tak jak mówiłem wcześniej, te środki na innowacyjność płyną do największych, tylko umacniając ich dominację rynkową. Więc wydaje mi się, że to nie jest korzystne rozwiązanie dla Europy Środkowej i tutaj ten przyczółek, który zdobyliśmy, produkcja samochodów spalinowych może nam zostać zupełnie bardzo szybko odebrany. Już w zasadzie czas został wyznaczony, ten zegar, ta bomba zegarowa zaczęła tykać, a te nowe dziedziny nie wiadomo, czy się rozwiną tak szybko, jeśli będziemy mieli tutaj taką nie do końca uczciwą konkurencję z Chinami. 2035 rok, zakaz rejestracji nowych aut spalinowych. Dziennikarze motoryzacyjni piszą, że widzą tutaj jakieś dziury w tym przepisie. Czy to rzeczywiście jest taki deadline, ten 2035 rok?
Tam były rozmaite dyskusje też na ostatniej prostej. Obudziła się strona niemiecka i powstał duży spór wśród koalicjantów. Mianowicie FDP, czyli ta partia liberalna, zażądała wdrożenia pewnych możliwości sprzedaży samochodów opartych na paliwach syntetycznych. No ale pytanie, czy to nie są mrzonki, tak? To jest wciąż technologia nierozwinięta i tutaj są duże wątpliwości, czy to cokolwiek zmieni. No raczej od tej strony takiej finansowej, instytucjonalnej tu idzie bardzo duży ruch, żeby odcinać finansowanie i wszelkie projekty na produkcję samochodów spalinowych. No i przy czym tutaj jeszcze powstaje jedno zagrożenie w przypadku Europy Środkowej, że z nas zrobi się tu pewien skansen, tak? Te państwa zachodnie bardzo szybko zainwestują w elektromobilność, będą próbowały nadrobić swoje niedomagania, braki. Natomiast u nas ten skansen jeszcze zostawią, te samochody jeszcze... U nas, w naszym regionie. W naszym regionie, tak. W domyśle zostawią produkcję samochodów spalinowych i nagle w 35 roku obudzimy się, że to wszystko zostanie zamknięte. Czyli wygląda na to, tak konkludując, wracając do tej ustawy, która została przyjęta w Stanach Zjednoczonych o obniżaniu inflacji, wygląda na to, że Stany Zjednoczone dużo bardziej są przezornym krajem niż cały kontynent europejski. No przede wszystkim to jest wielki symbol, że idziemy w zupełnie nowe czasy. No wydaje się, że Światowa Organizacja Handlu, to ona nie funkcjonuje już od dłuższego czasu, tu są duże problemy. I w tym świecie, gdzie ta konkurencja będzie dużo bardziej brutalna, dosadna i no trzeba tutaj... uważnie dbać o interes europejski, ale taki interes europejski w pełnej gamie, nie tylko niemiecko-francuski, ale także tych poddostawców i mniejszych firm z Europy Środkowej, bo w przeciwnym razie jednolity rynek może nam zacząć się rozpadać, bo wiele państw tutaj z Europy Środkowej myślę, że nie pozwoli na to, żeby po prostu tak ta branża została w pewien sposób w cudzysłowie zaorana. Doktor Konrad Popławski z Ośrodka Studiów Wschodnich, bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję Państwu, dobranoc. Państwu również bardzo dziękuję, dobranoc i do zobaczenia.